dwie minutki odpoczynku i lecę dalej na eksplorację. Po drodze, chodząc po lesie, znalazłem bardzo ciekawą chatkę. Jest nieco niepokojąca z tego powodu, że wszędzie leżą zwierzęce czaszki i różne kości. Za chwilkę was tam zabiorę. Tylko jeszcze chwilkę się zrelaksuję tutaj przy tym pięknym strumyku. Chatka przy drodze głównej, ale dość nietypowa. Zobaczcie, wszędzie tutaj są czaszki od zwierząt. Tutaj też. Carpe diem. Żyj chwilą. Co dziwne, chatka jest otwarta. Ale nie wiem, co oznaczają wszędzie te kości. Nie wiem, czy można tam wchodzić w ogóle. Wszystko jest zarośnięte wokoło. W środku jest w miarę czysto. Tutaj jest troszkę porozsypywane wszystko. Mamy radio. Zobaczcie, pajęczyna opleciona. To znak, że od dawna nikt tutaj nie zaglądał. Kuchenki i straszny smród, tak jakby coś tutaj zdechło. Skrzynka. Do grillowania sprzęt. Pusta. Zobaczcie, działa. Można spokojnie sobie robić obiadek, ale i jaja. Przeraża mnie tylko ten zapach. Obawiam się najgorszego, ale obym nie miał racji. Mam nadzieję, że nie zastanę tutaj nikogo. To by już nie było fajne. Coś tam jest porozwalane. Halo? Ewidentnie buszuje. Sypialnia. Zanim wejdziemy do sypialni, chcę sprawdzić, co tutaj jest. Co narobiło takiego bałaganu. Zobaczcie, wódka, wino. Zapasy. Kurde, chatka wygląda całkiem fajnie. Zobaczcie, u góry łóżko, tutaj jedno łóżko. Dlaczego ktoś nie... Ej, coś tam biegło. Szczur. Mysza. A, to już wiem, kto narobił tutaj takiego bałaganu. Coś tu buszuje u góry. Oprócz myszy pewnie jeszcze są tutaj kuny i zadomowiły się tutaj na stałe. Chodźmy do sypialni.
Kolejna sypialnia. O kurde. Ale ładny kredensik. Taka mała chatka, a tyle ładnych rzeczy w środku. Wszystko, co potrzebne przy kempingach. Tak. Na zmianę butle. Słuchajcie. Nie wiem, czy ktoś wyjechał na stałe. Czy po prostu te osoby już zrezygnowały z tego miejsca całkowicie. Kredensik się już rozwala powoli. Podjechało tutaj. Nie, nikogo nie ma. Powiem wam, że miejsce naprawdę jest fajne. Tylko co oznaczają te czachy? Najprawdopodobniej mają kogoś odstraszyć. Głównie chodzi o złodziei. Mają tutaj kompletnie wszystko. Patrzcie, garnki. Spokojnie mógłbym tutaj zamieszkać na parę dni. Tylko trzeba byłoby jakąś żywność skombinować. Ale rozpierduchę zrobiły myszy. I jakieś kuny czy coś. Piecyk ładny. A tutaj co? Nie mam pojęcia. Okulary. Radyjko. O, i kosmetyki. Tu jaki kijak. O kurde. Całkiem fajna laska. Nic, tylko się wprowadzać. Węgiel. Zamkniemy sypialnię, żeby się nie dostały myszy, bo zjedzą wszystko, co na swojej drodze spotkają. A wejście jest na zewnątrz, czy nie? Chyba tak. Tutaj też coś biegło. Jakiś duży agregat. Odkurzacz. W zasadzie wszystko co... No ładnie, ładnie. Huśtawka dla dzieci. Jeżeli właściciele mają zamiar wrócić, to czeka ich tutaj miła, niemiła niespodzianka. Okaże się, że mają tutaj dzikich lokatorów. Dobra.
Idziemy tutaj. To jest dobre miejsce, żeby zakończyć eksplorację. Kolejny filmik w Belgii. Kolejne miejsce, które odwiedziłem w Belgii. Całkiem fajne. Kilka fajnych figurek. Zobaczyliśmy całkiem fajny dom. Myszkę, która tutaj buszuje. I myślę, że to jest dobry moment, żeby opuścić to miejsce. Pokażę wam jeszcze, jak wygląda na zewnątrz. Tam jest jeszcze jakaś dróżka. Dobra, w tym miejscu zakończymy eksplorację, ja jadę dalej, może znajdę znów jakieś ciekawe miejsce. Na razie, trzymajcie się, do zobaczenia.